Od 2 miesięcy w tym domu jest problem z kanalizacją. To znaczy zapycha się kibelek w domu, śmierdzi, gówno z góry nie spływa, tutaj się odkłada. I po raz jeden, drugi są wzywani macherzy i 500 zł pan płaci, drugi raz płaci, a cały czas gówienko nie spływa, tylko tutaj. Później jest trudność dla wiernych korzystać. Nie wiem, czy pan by wyraził zgodę na to, że żona pracując zawodowo, część dochodu oddaje panu Jakubowi jako mąż. Podejrzewam, że jest to rzecz, której by pan nie zniósł. A pan z czegoś musi żyć, dlatego że pan minister zrobi rzeczy, których pan nie zrobi. A jak nie zrobi sam, przyjdzie, że trzeba będzie zapłacić. Że nie wszystko zrobi tutaj pan Piotr. Że żeby była tam łazienka i tak dalej, żeby był przepchana toaleta, trzeba za to zapłacić. 500 zł jest godzina hydraulika. Jakby ktoś nie wiedział, to jak mają z wziernikiem przyjechać i popatrzeć, co tam w rurach, kto zapchał i rozpoznać, kto tam zapycha tak ten kibelek. To wtedy jakaś jest tam wyższa stawka. Więc sprawa kibelka w domu, newralgiczna rzecz. Mówię, w oparciu o kibelek szanowny pan jest gotowy się przeciwko księdzu odwrócić. Tata dobrze budowali, dobrze było i dobrze jest. Argument, proszę sobie wyobrazić, 50 lat się nie zapychało. No proszę bardzo, jaki argument? Żebyście nie myśleli, że pan Jakub jest niezawodny. Każdy z nas jest zawodny.